Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dużo się mówi o tym, żeby właściwie planować swój czas. Ale co to tak naprawdę znaczy właściwie i czy można w ogóle planować właściwie? Ja wychodzę przede wszystkim z założenia, żeby po prostu to robić. To, czy jest właściwe, czy niewłaściwe, to pokaże Ci tak naprawdę Twój dzień, to, czy jesteś zadowolony z tego, co zrobiłeś danego dnia, czy nie. I tak naprawdę ustalisz swój system planowania. A właściwe czy niewłaściwe, no to znajdziesz sam na to odpowiedź tak naprawdę, bo możesz stosować różne techniki, różne sposoby, ale przede wszystkim pierwszym sposobem to jest po prostu zacząć. I możesz to robić albo wieczorem, czyli jeszcze przed zaśnięciem, układasz sobie plan dnia następnego. Robisz jednocześnie takie podsumowanie dnia, który się kończy, czyli zastanawiasz się, co zrobiłeś, co zostało wykonane z tego Twojego założonego planu, co było czymś ważnym, a niezaplanowanym, co pojawiło się w ciągu dnia. Zrobisz sobie takie podsumowanie. To, czego nie wykonałeś danego dnia, zastanowisz się, czy warto przenieść na dzień następny, czy to jest jednak rzecz, która wymaga więcej czasu i zostanie zrealizowana w innym terminie. Ale samo takie rozpisanie, praca z tą kartką, gdzie rozpisujesz sobie to wszystko, już powoduje, że Twój umysł pracuje nad tym, układa to w głowie, ale też takie planowanie wieczorne, co ci daje? Przede wszystkim taki odpoczynek umysłu, bo ile razy miałeś tak, że kładziesz się do łóżka, jesteś zmęczony po całym dniu pracy i zamiast przyłożyć głowę do poduszki i iść spać, odpocząć, nagle zaczyna się gonitwa myśli. Co jutro? Co dzisiaj było? Co zrobiłem? Czego nie zrobiłem? Od czego jutro zacznę? Ile rzeczy mam na jutro? A może to? A może tamto? I zamiast odpoczywać, ty żyjesz jeszcze częścią dnia, który mija i już jesteś w dniu następnym. Więc poświęć te pół godziny na to, żeby zaplanować ten dzień. Twój umysł już będzie miał to ułożone, zaplanowane, więc ze spokojem położysz się spać, więc jest to taka korzyść. Ale też możesz rozpocząć dzień od planowania. Niektórzy wolą w ten sposób robić. I oczywiście być może Ty też należysz do osób, które wolą wstać rano i zacząć planować. Być może to jest rozwiązanie dla Ciebie, że wstajesz rano, bierzesz kartkę czy swój smartfon i tam planujesz to, jak będzie wyglądał Twój dzień. Ale najważniejsze, to co już powiedziałam wcześniej, to przede wszystkim to zrobić. Bo jeżeli tego nie zrobisz, no to idziesz do kuchni, robisz sobie kawę i zaczynasz zastanawiać się, a może dzisiaj to zrobię, a może to, a może od tego zacznę. I znowu jest takie po prostu zastanawianie się, gdzieś w biegu pomiędzy kawą, śniadaniem, prysznicem, wyjściem do pracy, przychodzisz do pracy i tak naprawdę siadasz przed komputerem i zastanawiasz się, to od czego właściwie mógłbym dzisiaj zacząć? I tracisz czas, tracisz kolejne minuty, godziny, potem przed końcem pracy nagle wpada Ci coś ważnego, pilnego, o czym wcześniej zapomniałeś, wychodzisz później z pracy i znowu ten dzień jest taki cały w gonitwie, w biegu, bez wytchnienia. Zobacz, z kilku prostych rzeczy. Kartka papieru, długopis czy też smartfon możesz uzyskać zaplanowany dzień. Tak niewiele i tak wiele jednocześnie. Ale też w planowaniu nie chodzi o to, żebyś zaplanował każdą godzinę, minutę w pełni, czyli od 8 do 9 to, od 9 do 9.30 to. Nie, to też nie o to chodzi. Zaplanuj sobie trzy najważniejsze zadania na dany dzień, które wiesz, że są ważne, pilne i no ten dzień się bez tego nie może obejść. Ale też zostaw sobie właśnie przestrzeń na takie niezaplanowane rzeczy. Bo jeżeli będziesz miał cały dzień zapchany od A do Z, to jeżeli zdarzy się jakaś sytuacja niezapowiedziana, albo jeżeli masz dzieci, będziesz musiał wyjść wcześniej, albo jakieś inne wydarzenie, niespodziewany telefon od nowego klienta, no to nagle cała reszta dnia się posypie, bo nie miałeś zaplanowanego też czasu wolnego. Ale co ważne, też zaplanowanie czasu na odpoczynek. Też jest bardzo ważne. Ten czas na regenerację, na odpoczynek, na przemyślenia, na podsumowania też jest bardzo ważny, bo to w planowaniu nie chodzi o to, żebyś
miał wypełniony kalendarz każdą godzinę, minutę, jakimiś zadaniami, które musisz wykonać, ale też zaplanuj sobie ten czas, nazwijmy to pusty, na coś, co może wpaść niezapowiedzianego. I wtedy nie będziesz czuł tej presji, ciśnienia i strachu, co z tymi rzeczami, które miałeś do wykonania. No bo będziesz mieć też tę wolną przestrzeń na rzeczy, które mogą ci wpaść, może coś stać się niezapowiedzianego. No i przede wszystkim też zaplanuj czas wolny, czas z rodziną. To też jest bardzo ważne. Żebyś od godziny na przykład 18:30 do 19:30 jest to czas tylko dla was na kolację, na rozmowę, na to, co się wydarzyło w ciągu dnia. No bo w biegu często się o tym zapomina. Często gdzieś padną jakieś słowa w biegu, nie ma tej rozmowy. Więc może warto też to zaplanować. Może wydawać ci się to dziwne, no ale jak to planować rozmowę z rodziną? No ale to zastanów się, ile czasu ty na to poświęcasz. Czy macie czas taki dla siebie, że siadacie, rozmawiacie i wiesz, co wydarzyło się u twoich dzieci, u żony, męża? Czy wiesz? Więc może warto też sobie to wpisać. 18, 19, 18:30, 19:30, może więcej czasu, ale zaplanuj to. Wpisz to w swój kalendarz i niech to będzie ważna część dnia. Tobie to też da i wytchnienie, i spokój, taka możliwość rozmowy i pobycia. Ale jeszcze raz, to co najważniejsze w planowaniu, to przede wszystkim zacząć. Czy ty to zrobisz wieczorem, czy ty zrobisz to rano? To tak naprawdę nie ma znaczenia. Znajdź swój czas na to, ale zrób. Wypisz te trzy najważniejsze rzeczy, które masz zrobić w ciągu dnia. Zaplanuj sobie też te czas na odpoczynek, na rozmowę z rodziną. Niech to nie będą dwie, nie będzie jedna rzecz, że czas na odpoczynek to jest to samo, co rozmowa z rodziną. Nie, czas na odpoczynek, czyli też taki czas dla ciebie, na twoją regenerację, ale czas na rozmowę z rodziną. No i też nie planuj wszystkiego w ciągu dnia od A do Z, żeby była możliwość na zrobienie rzeczy niezaplanowanych, a które nie zrujnują ci całego planu dnia. To jest bardzo istotne. Więc do dzieła, kartka, długopis, smartfon, cokolwiek, dziś wieczorem lub jutro rano, rozpocznij. To najważniejsze. Trzymam kciuki za ciebie. Cześć.